Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Space Engineers Scarry. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, wyczaiłem na tamtym asteroidzie jeszcze odrobinę uranu. Nie wiem jak to się stało, że on został przegapiony. Sprawda nie było tego dużo, ale zawsze coś kręcił się w tej chwili wypróżnia. I w dzisiejszym dniu kontynuujemy striptease. Zasadniczo miałem przelać dzisiaj troszkę towaru ze starego lądownika do nowego lądownika. I co się okazało? Że tu nie ma trzech zbiorników w tylnej części, tu są cztery zbiorniki łącznie, więc niestety jeden pójdzie się wietrzyć. Nie damy rady go uratować, ale trzy jak najbardziej się przeleją. I powinno być wszystko ok. W tym celu również musimy się delikatnie przygotować do tego, stawiając na przykład konektor oraz reaktor i to właściwie tyle, bo musimy ten cały system zasilić, jak się już będziemy podpinali do tamtego lądownika, a nie będziemy w stanie tego zrobić, jeśli ten lądownik nie będzie zasilony, czy te konektory, konwejory, wszystko tutaj. Już częściowo odciąłem cały, przynajmniej fragment tego statku. Jak na razie, jak widać tutaj, silniki ciągle chodzą, tak jakby, ale w momencie, kiedy odetniemy ostatni trzymający to wszystko w kupie blok, to powinno zgasnąć i powinniśmy uzyskać separację. Udało się? Nic z tego. Coś nas jeszcze trzyma. Zastanawiam się tylko, co to może być. Tu na pewno jest szczelina. A tu jeszcze te armor bloki. Nie zauważyłem, że one tutaj są w tym miejscu. Teraz powinno się odczepić. Prawda? Jakieś płyty poleciały. Ja w międzyczasie, patrząc po ilości dodatkowych przedmiotów w moim ekwipunku, można się łatwo domyśleć, że gdzieś zginąłem po drodze, uderzając łbem o coś twardego. Nic odkrywczego, to już było nie jeden raz. Łącznie jeszcze z tym, teraz z tytułu, że 20 ton gratów wylądowało w systemie, muszę przerzucać te rzeczy ręcznie często. Amunicja to gdzieś będę to musiał jeszcze jakoś inaczej dodatkowo posortować. Okej. Jak to teraz wygląda po tym obcięciu? Nie, odlatująca płytko. Nigdzie nie lecisz. Prędzej czy później się przyda. Do czegoś, na pewno. Co prawda, że żelaza mamy tyle, że to już tam... Fuck, co jest znowu? Jeszcze? Jeszcze coś jesteśmy... nie jest odcięte? Tu już powinno być odcięte wszystko. To nie powinno niczego trzymać. Tu jesteśmy odcięci. Tu się odcięliśmy. Ej no. Come on. Co się dzieje? Ten reaktor chodzi? Skąd? God damn it! Jeszcze sobie rozwaliliśmy płetwę. Niech to szlak. Będziemy to musieli pospawać za moment, zaraz rozwalimy jeszcze jedną. Coś mi tutaj nie pasuje. To się powinno puścić. Nie, jakoś mi się nie uśmiecha odcinanie tego kadłuba w ilościach takich strasznie dużych. Może to są kwestie takich właśnie, jak tu na przykład, takich pojedynczych bloków, które teoretycznie nie powinny trzymać, a mimo wszystko trzymają. No i jeszcze również pojawia się pytanie związane z tym, że odcinanie tego zajmuje. Teraz jak na to patrzę, chyba będziemy mieli tak problem. Było przez chwilę. Wszystko musi trafiać tutaj. Nie jestem w stanie przerzucać tych gratów dwuklikiem z różnych względów najwyraźniej. Te silniki na przykład mogą być przyczepione do czegoś, do kadłuba na przykład. Bardzo... O! No właśnie.
się okazuje, że i owszem. Czyli raz na jakiś czas pojawia się gdzieś blok, który coś trzyma. No i tak to mniej więcej się za każdym razem chyba musi odbyć. Czyli teraz czeka nas chwila wędrówki z tym ogonem i trzeba zbiornikami pełnymi wodoru. Zastanawiam się, czy jestem w stanie zrobić coś z tym czwartym. Nie za bardzo chyba. Nie dam rady. Musiałbym... Może dałoby się przelać jego zawartość do Duncona na przykład. Tam teoretycznie jest tych zbiorników z wodorem kilka. No jest szansa, że dużo, dużo tego surowca się uda odzyskać. No ale prędzej czy później... Nie wiem do końca, czy to ma sens. A najgorsze jest to, że jak już odzyskamy ten wodór z tego, co tutaj huluje, to ja muszę tą wielką krowę wrzucić do młynka. I to się musi wszystko zmielić. Więc widzicie sami, że jeszcze dodatkowo chyba się za bardzo rozpędziłem. Teraz będziemy kołowali po okolicy z powodu siły bezwładności dużej. Żeby dolecieć, przydokować. Trzeba jeszcze tutaj wszystko pospawać również. I przełączyć te zbiorniki na lądowniku wersji drugiej. I chyba go nazwiemy. Tam będzie, zostanie prawdopodobnie nazwa, którą zaproponował QRTN, czyli on zostanie Horusem po prostu. Będzie szybko, sprawnie i ciekawe, czy się zaraz wbijemy w coś, jak się nie zdążę zatrzymać. Mam nadzieję, że nie. Jesteśmy pospawani i przydokowani. Zarąbałem trochę uranu z tamtej połówki, z dużego reaktora, więc tutaj możemy to spokojnie teraz zaaplikować. Widzę, że jest kilka rzeczy niedokończonych, ale teraz jeszcze tak na to patrzę, to widzę, że w ogóle jesteśmy krzywo. Więc spróbujemy to troszkę naprostować. Jednak grubo jest. Widać, że nie mamy zasilania, prawda? Bo się konektor nie świeci. Teraz powinno... Jesus. Takie bryły nieforemne. Strasznie się tym ciężko. Ciężko się operuje we wszystkich płaszczyznach właściwie. Dobra. Powiedzmy, że zobaczymy, co się da z tym zrobić. Rzućmy tutaj z 10. Dużo nie będzie potrzeba. No i się oczywiście nie przyciągnęło. Bo jasne, bo czemu nie? Bo po co? Teraz się przyciągnęło. Tak, teraz się zdecydowanie przyciągnęło. Może się nie urwie. Te duże jonówki zaczęły działać. To akurat... Co ja robię? To akurat nie ma najmniejszego sensu, żeby one chodziły. Więc jestem skłonny je pociąć na kawałki. Szkoda nam uranu po prostu. Ten fragment idzie na przemiał. Ten fragment statku i tak pójdzie na przemiał, więc się nie musimy tym przejmować specjalnie. Ale uran zostaje. No i uran jest potrzebny. Atmosferyczne silniki są w tej chwili wyłączone. Przynajmniej tak mi się wydaje, że były. Zbiorniki są ok. Musimy udać się na chwilę do panelu kontrolnego. Tutaj w lądowniku drugim. Jakikolwiek będzie dobry. Zobaczmy sobie Hydrogen Tank. Hydro, nie ma czegoś takiego. Hydrogen Tank. I wszystkie musimy włączyć Stockpile On. Wtedy one będą wysysały tyle gazu z przyległych innych rur, aż będą pełne. Teraz konektor, lock i powinniśmy właśnie zacząć obserwować, jak zmniejsza się ilość gazu w tych zbiornikach. No i jak na razie działa. Jest nieźle. One zostaną wyssane prawdopodobnie do zera w związku z tym. A jak się to już uda, to ja po prostu możemy odpiąć i polecieć gdzieś. No co to jest? Jak to filet 6%? Jak to się stało? Filet 11. Stockpile off.
16. No, to fakt się dzieje. 20. Stop! Czyżby gaz się zaczął cofać? To jest dziwne. Co na to? To nasze zbiorniki w tym miejscu. Tank, hydrogen tank. 100%. No dobra, czyli po prostu. Ciekawe. Wydawało mi się, że one nie były pełne. Nastąpiło rozmnożenie gazu. Najwyraźniej. Dobrze, czyli teraz wystarczy, że odholujemy to na swoje miejsce. I będziemy mogli z uśmiechem na gębie udać się dalej. Tak, uran odłożyliśmy. To powiedzmy, że żeby nie tracić czasu i walczyć z tamtą. God damn it. Don't drink and fly. Albo inaczej. Jak gdzieś lecicie, to patrzcie przed siebie, żeby nie przyłożyć ryjemu coś twardszego od was. Niestety takie rzeczy się zdarzają. Wszystkim. Body location, gdzie są moje zwłoki? No, fruwają w najlepsze, ale najpierw złapmy sobie naszego grindera, który będzie nam potrzebny. No, chodź tu, łopany. A nasze zwłoki gdzie są? Tu są gdzieś. Tak, tu jest pozostałe nasze rzeczy. No i oczywiście jeszcze dodatkowo musimy się pozbyć tych gratów, które nam nie są potrzebne. Chyba będę musiał zmodyfikować za moment jakieś ustawienia świata albo coś, żebyśmy się nie respawnowali za każdym razem z nowym zestawem narzędzi, bo to jest śmieszne troszkę już po takim czasie. Dobrze, czyli ciąg dalszy cięcia naszego statku. Myślę, że tak wbrew pozorom najwydajniej byłoby go mimo wszystko obciąć przez środek. Wbrew temu, co mówiłem wcześniej, bo tutaj będziemy musieli przeciąć tylko kilka rzeczy, tak naprawdę, ale no najdłużej nam zejdzie z przecinaniem stępki, niestety. To jest bardzo dużo blachy i to jeszcze tej zbrojonej. Ona nam będzie bardzo przeszkadzała, bo będzie zapychała cały czas. I jak już to zrobię, no to zaraz się zobaczymy ponownie, jak będę to mielił wszystko z powrotem do kupy. Zbiorniki zostały zmielone, trochę śmieci się unosi, no ale to z tymi śmieciami, które się urywają od statku w momencie, kiedy to, do czego były przyspawane, zniknie w naszym łunku, no to jakoś będziemy musieli żyć. Ale dodatkowo jeszcze nadarzyła się okazja, żeby wam zademonstrował, w jaki sposób usuwamy odpadki z mojej bazy kosmicznej. Te kontenery wszystkie są napchane kamieniem, Gravelem i innymi dziwnymi odpadami. One są pełne. Dba o to ten oto conveyor sorter, który wysysa cały gruz z reszty bazy i ładuje go do tych właśnie wielkich ładowni, które później należy odciąć, odholować. No, weź tu. Odholować, no pełnej mocy. Musimy niestety dać prędkość około 5 metrów na sekundę. Z dwojga złego może być nawet 3. To nie jest aż taka duża prędkość. Następnie wysiadamy, gonimy za tym kontenerem, rozbijamy go i w momencie, kiedy go rozbijemy, bum, oto naszym oczom ukazuje się wielki kamulec, który sobie gdzieś tam poleci w kosmos. Pa, pa, kamulcu. I takich kamulców mamy w tej chwili 6 jeszcze do zrobienia. aż korci, żeby coś zrobić z tymi kamieniami, do czego się wykorzystać, ale na razie nie mam weny, nie mam czasu. Są ciekawsze rzeczy do zrobienia. Minus tej operacji jest taki, że niestety trzeba również gdzieś w okolicy parkować spawaczem, bo mimo wszystko te kontenery, one każdorazowo w momencie, kiedy się je rozbiera, zajmują miejsce i po prostu musimy mieć gdzieś, gdzie te rzeczy można by było składować. Zastanawiam się, czy by nie zrobić czegoś innego w związku z tym. Jakbyśmy na przykład zaprzęgli do tego generatory grawitacji. To nie jest głupi pomysł, słuchajcie. Tylko zabierzmy na razie tego holownika, bo
prostu, żeż, kurde, rozwaliłem sobie spawacza. Nie, rozwaliłem sobie kawałek holownika. Co ucierpiało? Co ucierpiało? Tu coś ucierpiało, widzę. Coś ucierpiało, ale tak patrząc, tylko chyba się blachy pogięły delikatnie na nim. Nie widzę jakichś specjalnych zniszczeń. Straciliśmy jeden silnik. Auć. No dobra, straciliśmy jeden silnik. Na szczęście spawacz jest cały. Dzisiaj weldery są znacznie wytrzymalsze. Czyli powiedzmy, że w takim układzie, może wyłączmy tą ciachaczkę, bo uszy odpadną zaraz. I wykorzystamy te grawitacyjne generatory, które tu nie są już potrzebne, bo się przecież rypło, że nie jesteśmy w stanie przy ich pomocy zmusić wcale niczego, żeby wpadało do naszego młynka na części. Za to możemy je zamontować gdzieś na przykład tutaj i zrobimy sobie taką armatę na kamienie, żeby te kamienie mogły odlatywać przestrzeń kosmiczną. To może być ciekawe. Dobrze, że mamy również przyczepioną na stałe tą całą naszą platformę. Teraz gdzie byśmy chcieli ten generator? Powiedzmy jeden tu. Jeden gdzieś tu. Dobrze, to wygląda naprawdę obiecująco. Grawitacja 1G. Pole szerokości. Gdzie jest w ogóle pole szerokości? Nie wiem. Właśnie. Spróbujmy włączyć sobie to show on HUD. Info, show gravity range. Tak, widzimy. Mamy zieloną poświatę, jest za szeroka. Field height. Zawęźmy. Odrobinę, nie wiem, do 40 metrów. Myślę, że wystarczy. Field wide, width. Do około też tam 40. Chodzi o to po prostu, żeby wszystkie kamienie, które się tutaj znajdą. O, dobra, czyli 40 na 40 to jest dobrze. Długość pola. Musimy je chyba trochę podwyższyć. Jest za niskie w dalszym ciągu. Czyli height. Field depth 50 metrów. To wychodzi na to, że to jest limit. To jest 150 metrów? Serio? Nie, 150 metrów to jest tam. Ta kolumna jest 150 metrów, czyli nie, to musimy zwiększyć. Tylko dlaczego? Field height. O, to jest to, co nas interesuje. Zwiększmy do 60. Tu zmniejszmy do 40. Niecałych. I powinno być teraz o wiele lepiej. Jak to będzie wyglądać? Tu obejmuję. Tu obejmuję. Tam nie obejmuję. Dobra. I 1G, czyli grawitacja nas, w momencie kiedy wyłączymy sobie jetpack, ściąga nas w tamtą stronę, czyli prawidłowo. Dobra. Na razie mamy jeden generator. Docelowo chcemy, aby ich było 4. I wszystkie 4 będą posiadały takie same ustawienia. Tylko po to, żeby całe pole grawitacyjne było w miarę jednolite, jeśli można tak to ująć. Spróbujmy to również tak ustawić. Czyli to jest K. 40. 40, 60. 40. Przy odrobinie szczęścia będzie ono oddziaływało na kamienie. Dobra, to powiedzmy, że beta test, żeby, chociaż nie, bo to, a nie, dobrze, bo ono jest jednokierunkowe. Jak teraz odetniemy ten kontener, nie jestem pewien, co się stanie. Inna sprawa, właśnie, że jest jeszcze taka kwestia z tym związana, że w momencie, kiedy teraz to obetnę, to się zrobi strasznie duża skała i podejrzewam, że możemy mieć za chwilę duży problem. Zaraz coś wybuchnie. Ale poleciał kamień w przestrzeń. No, dostał co prawda jeszcze rykoszetem spawacz. Wszystko widzieliśmy. Ciekawie to wyszło. Dobrze, że go nie rozwaliło. Dobrze, że w ogóle nic nie rozwaliło. Więc powiem wam, że troszkę to jest ryzykowne chyba mimo wszystko. Spróbujemy w takim razie
tej metody takiej delikatnie kombinowanej. O, delikatnie kombinowanej, zwiększając tym samym wysokość pola o tamtych 150 metrów. A kurczę, nie. Depth 150 metrów. Chyba w dół. Wróćmy z powrotem do 60. Może tutaj coś się nie tak zrobiło. Dobra, to może jednak spróbujmy zrobić trochę taki kombinowaną operację na zasadzie takiej, że będziemy wyciągali kontener poza te nogi, bo niestety chodzi na to, że to jest zbyt ryzykowne, aby w tym miejscu się to miało odbywać. Niestety kamulec, który wypada z tego kontenera, owszem jest, oddziałuje na niego grawitacja, ale niestety to jest zbyt mała przestrzeń. To jest zbyt mała przestrzeń, musielibyśmy go gdzieś daleko tam wyciągnąć. I właśnie dokładnie to chcę na obecną chwilę zrobić. Wyciągnąć kontener delikatnie z tej dziury. Może niekoniecznie wysiadając. Prawie żeśmy przypłacili to życiem i zdrowiem. I w momencie, kiedy on będzie opuszczał tą okolicę, co tak jakoś dziwnie leci. Trochę nietypowo. Jak tylko minie te dwie nogi, wtedy go rozetniemy i kamień powinien polecieć w kosmos. Tak jak na kamień przystało. Może to jest kwestia tego, że straciliśmy jeden silnik i on trochę w dziwną stronę był kierowany. I żegnaj kamieniu. Pa, pa. No, to jest niezłe. Zastanawiam się, czy na przykład moglibyśmy zrobić takie coś, bo w tej chwili to jest trochę ryzykowne. Ale mimo wszystko bym próbował. Gdybyśmy rozcięli te nogi, przenieśli generatory grawitacji na tą stronę i zrobili takie wysypisko pełną gębą. Tylko tutaj moment, muszę znowu się pozbyć tych gratów od siebie. Jednak duża ładownia troszkę części potrzebuje na stworzenie. I szkoda, że nie ma jakiegoś lepszego sposobu. No właśnie. No właśnie o tym mówiłem. Kamień się nam zakamieniował. jest za duży. Shit. Dobra, spróbujmy temu jakoś zaradzić. Na szybciutko, wycinając mu dziurę, żeby mógł odfrunąć. Co? Ciężko powiedzieć, co tu się stało. Czy teraz w takim razie ten kamień nam tutaj zostanie na wieki wieków, nie mogąc się ruszyć? Hello? To nie kamień. Bo ja teraz tego nie jestem w stanie zniszczyć, prawda? To się unosi jako item. O kurde, ale se zrobiłem. No i koniec końców, w takim razie zostaje Horus. Lodownik się od dzisiaj nazywa Horus. Bardzo, bardzo wdzięczne, dumne imię. Zaproponowane przez QRT na gratulacje. I jest jeden problem. Nie za bardzo mam chyba miejsce, gdzie przykleić mu tabliczkę. Cały pancerz jest zazwyczaj skośny. I jedyne miejsca, które są płaskie, to jest u góry i od spodu. To jest tak trochę bez sensu. Nie ma miejsca z przodu, nie ma miejsca z tyłu, nie ma miejsca po bokach. Tak bez sensu trochę. No ale w końcu to jest lodownik. Musiałem iść na ostre kompromisy. Czyli właściwie nie szedłem na kompromisy i on miał spełniać swoją funkcję. Miejmy nadzieję, że ją spełni. W tej chwili on jest naładowany wszystkim, co się da. Okazuje się, że antenę musiałem wepchnąć do środka, bo wyszło na to, że gdzieś o niej zapomniałem. Nie było jej w prototypie, nie ma jej w blueprincie, wsadziłem ją tutaj. Więc prawdopodobnie niedługo się pojawi uaktualniony blueprint w związku z tym. Jest jeszcze trochę miejsca w pustej przestrzeni, niezagospodarowanej, ale to są takie nieużytkowe obszary. Myślę, że jakbym się bardzo, bardzo spiął w sobie, to bym jeszcze bardziej tu zagęścił i na przykład poupychał dodatkowe ładownie albo coś takiego, ale już na razie może nie kombinujmy. Jak będziemy potrzebowali więcej przestrzeni ładunkowej, to się jeszcze coś tutaj wykrzesa.
I tak trzeba strasznie uważać, jak się schodzi z, tej, z tego, tego, bo się można nadziać prosto na antenę. Dziwne tak jakoś wyszło. Chciałem ją zrobić na zewnątrz, z boku, pod spodem, na górze, ale wyszło na to, że nie ma gdzie, więc wylądowała w środku. To jest bardzo dobre miejsce na nią. Aby od razu spróbujemy się przydokować. Już przygotowałem się do tego mentalnie. Duncan został odczepiony od stacji oraz włączyłem mu wszystkie silniki, żyroskopów chyba zapomniałem włączyć. Tutaj pojawia się problem, ponieważ mamy odrobinę inny kształt tego statku. Nie jestem pewien, czy za chwilę nie przywalimy gdzieś o kadłub czymś, jakimś elementem konstrukcyjnym. Również widzę, że jesteśmy od razu za bardzo do tyłu. Obciąłem wszystko, co mogłoby nam tutaj kolidować. Na początek jeszcze wyłączmy te bloki, merge bloki, które mogłyby spowodować rzucenie Duncanem o stację, a tam jest kreci, który w dalszym ciągu się wypróżnia. I co? A, jeszcze jest... Chociaż nie, dobra. Jak to wygląda z przodu teraz dla obiady? Z przodu jest tragedia. Nic nie widzę. Jesteśmy za bardzo w bok obróceni. Teraz powinno być troszkę lepiej. Zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Z tyłu też jesteśmy odrobinę za bardzo. Teraz wygląda to nieźle. Z przodu uciekliśmy. O! Jak przyziemimy w dół. To teraz właściwie powinno być idealnie. Spróbujmy włączyć, zobaczymy, czy się stanie katastrofa. O, jest! I mamy kontakt! Duncan oficjalnie zadokował w miejscu wyznaczonym, jest przyczepiony do... Przepraszam, Horus przyczepił się do Darkona. Dark, przestań się śmiać. Dobra, ale to na live by było śmieszne. Okej, jak to w tej chwili wygląda? No, niestety jest tak jak mi się wydawało. Tutaj mamy niewielkie problemy. Strasznie blisko te płetwy do silników wyszły, ale same silniki nie powinny kolidować z niczym w tym przypadku, ponieważ tu jesteśmy oddaleni o 3, więc tu jest spoko. Miałem szczęście z tym kształtem kadłuba, przynajmniej z przodu. Jak to wyszło z tyłu? Z tyłu na pewno byśmy zaczepili jakieś silniki, więc one zostały wycięte. Tak, widzicie, tutaj ten Cooper by zasłonił te silniki, które tu się wcześniej znajdowały absolutnie i byśmy sobie powygidali te blachy, więc one zniknęły. A te silniki akurat są w dobrym miejscu, nie kolidują z niczym, są w szczelinie, więc jest super. Jeszcze tylko muszę wymyślić, gdzie tą tabliczkę z imieniem przyczepić. Korci mnie troszkę, żeby zrobić to gdzieś tutaj, ale ten bok tak trochę dziwnie wygląda. Musiałaby być taka sama duża. Inna sprawa, że podejrzewam, że jakbym zrobił Horusa, to jakbym zrobił dużą czcionkę, to mogłoby się na tej tabliczce nie zmieścić. Teoretycznie mógłbym ją umieścić tu w tym miejscu. Tu jest dużo pustego. Byłoby tak to widać, chociaż to też mało reprezentatywne miejsce według mnie. No i jeszcze też czeka nas oczywiście wszystko malowanie tego całego cyrku. Nie ukrywajmy. To trzeba będzie jeszcze pomalować prędzej czy później. Na razie zajmijmy się dostosowywaniem tutaj tego wszystkiego. Ten konwejor nie będzie już potrzebny. W tym miejscu nie będzie żadnego przyłącza. Tutaj są silniki. Konwejor będzie znajdował się gdzieś tu. Z tego miejsca będzie odchodził w górę odpowiedni wysięgnik. Jeszcze w ciągu tych ostatnich kilku minut myślę, że damy radę go tutaj przyczepić. Konwejor. Strukturę zrobimy taką, aby było wygodniej i na wszelki wypadek jakby się miało łamać, czyli małe konwejory, tak? Strasznie będzie śmiesznie, jak kiedyś przywalimy tym podwoziu, by się nam te konwejory wygodły. Jest małe, trochę ryzykowne miejsce, ale mam nadzieję, że się wszystko tutaj uda. Również przydałoby się zabezpieczyć trochę te blachy. W tych miejscach przynajmniej. Zastanawiam się, czy ja jestem w stanie to jakoś zrobić tak fajnie, żeby się nie gięło. Na przykład czymś takimi skosikami. Tak, to się może udać. Tutaj mamy już tą blachę w tym miejscu, tak. Następnie spróbujmy zabezpieczyć silnik w ten sposób. Tu żeśmy wyłączyli sobie blok pełen. Tak.
Czy tutaj coś byśmy chcieli jeszcze w takim razie? No, powiedzmy, że tutaj będzie taka ścianka w związku z tym. Ale ona chyba będzie tylko tak trochę bardziej ozdobnie i będzie przytrzymywała górę tych paneli tak naprawdę bardziej niż dół. Tu właściwie można tą ściankę trochę przeciągnąć do tego miejsca. I tu moglibyśmy umieścić taki skos z tych bloków dla odmiany. Również brakuje mi teraz jednej rzeczy. Pamiętacie wejście od spodu, które było w poprzedniej wersji lodownika? No to w tej chwili go tutaj nie mamy. I jakbyśmy chcieli się przebić w tym miejscu, to akurat to jest belka nośna. Nie mamy gdzie. Teraz zaczynam żałować, że żeśmy jednak nie przedłużyli tego kadłuba o jeden więcej. Tak jak to wcześniej było zrobione przez pomyłkę, to teraz zaczynam żałować, że to naprawiłem niestety. No ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Człowiek nie przewidzi. Mogłem to zrobić inaczej. Mogłem zaplanować ten statek, będąc w kreatywie, próbując go dostosować do kadłuba Arki, ale... No to już bez przesady. I tak jestem szczęśliwy, że udało się jego boczny profil obniżyć o cały jeden blok. Niestety nie ma zbiorników na wodór, które zajmują mniej niż 3 kratki. Trochę szkoda, jeśli o mnie chodzi. Byłoby wtedy fajniej, byłoby lepiej. Można by więcej rzeczy zrobić, według mnie przynajmniej. Ale tutaj mamy tak, to musimy obciąć, bo to już wygląda brzydko. Tu jest podłoga od hangaru, w tej chwili już niepotrzebna. Żeby nie było, ja to wejście tutaj w podłodze, ja je zostawię, ono się może przydać do jakiejś komunikacji, do wychodzenia. Nie mamy drzwi u dołu, bo żeby... Znaczy to jest dół, to statek wygląda w ten sposób, o, żeby nie było. To wisi do góry nogami ten lodownik. I to wygląda tak, więc to jest teoretycznie, są drzwi od dołu. Przydałyby się również podobne drzwi od góry, tylko z tym będzie trochę gorzej, żeby wychodzić, bo nie mamy drabin, nie mamy klatki schodowej. Drzwi od góry najbliższe, właściwie cały pancerz od góry jest trochę nieużytkowy. Nie jestem pewien, czy to dobrze, czy to źle. O, będę musiał... O kurczę, ja mam 30 żyroskopów do pospawania jeszcze. O rany, już mnie głowa boli. Przydałby się również konwejor gdzieś tutaj w okolicy na dachu, bądź pod spodem, do dokowania właśnie takich większych statków w stylu krecik, w stylu spawacz, bo może damy radę jednak je zabrać ze sobą. Na obecną chwilę jedyne konektory, którymi możemy się dla małych statków podeprzeć, są w hangarze, oraz mamy tutaj te takie boczne, które tu też mamy spawania, i miejsce merge blokami na silniki grawitacyjne. Tak, bo pracowałem silniki grawitacyjne, będę się nad nimi znęcał, być może wkrótce, bądź na następnym live, czyli jutro, jest taka szansa. Co prawda ja tam troszkę przegiąłem, bo chciałem zrobić, że od razu ten silnik grawitacyjny będzie zawierał jump drive'y, ale w konsekwencji to chyba nie ma najmniejszego sensu tak naprawdę, bo na wielkie to wyszło, a skacze tylko na 3000 km. To jest bez sensu. Niestety, to Darkon chyba nigdy nie będzie wykonywał dużych, długich skoków. Nie ma takiej możliwości. Chyba że nagle coś wymyślimy. Zrobimy drugiego Darkona, który będzie wypakowany tylko i wyłącznie jump drive'ami. Ja podejrzewam, że to wtedy masa wzrośnie tak bardzo, że to również będzie bez sensu. Czyli na dzisiaj to już będzie wszystko w tym odcinku. Space Engineer z Karibirem. Nadaliśmy imię Horusowi. Wszystko fajnie, jeszcze muszę przyczepić tabliczkę, albo nie przyczepić. Może jak macie jakiś dobry pomysł, gdzie ją wstawić, to dajcie znać. A to będzie już wszystko w dzisiejszym odcinku. A nie, tutaj się nie zmieści. Chyba żebym ten blok zmienił. O. I stawił coś takiego. O, w tym miejscu. I tu jest bardzo dobre miejsce na tabliczkę, gdzie jest mój LCD panel. Jeszcze, żeby... Nie będziemy tłukli żadnych butelek. Nie będziemy tłukli... chyba jest do góry nogami. Coś... Moment, to jest do góry nogami? Tak, to jest do góry nogami. Musimy to odwrócić. To jest 8. O dziwo brakuje mi trochę display i bulletproof glassów, ale to nie jest wielki problem. Weźmy teraz
LCD, wide LCD panel. LCD panel, który jest pewnie Horus, prawda? Hor, nazwijmy to, public title, edit public text. Horus i wyświetl tekst, font size, show text on screen, public. Zobaczmy, czy się zmieściło imię na tej tabliczce. Zmieściło się. Nice. No dobra, czyli na dzisiaj to już będzie wszystko w tym odcinku Space Engineers z Caribbean. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.